dzisiejszym wydaniu kroniki. Szkoła podstawowa nr 1 w Stąporkowie otrzymała imię Kornela Makuszyńskiego. Parkowy zespół pałacowy rodziny Tarnowskich powoli wraca do świetności. Kilka dni temu publiczna szkoła podstawowa nr 1 w Stąporkowie otrzymała swojego patrona. Jest nim znany i popularny od wielu lat pisarz literatury dziecięcej i młodzieżowej Kornel Makuszyński. Uroczystość odbyła się z udziałem nauczycieli, uczniów i rodziców oraz zaproszonych gości. Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie nadania imienia szkole odczytał przewodniczący Rady Zbigniew Wiśniewski. Poświęcenia i odsłonięcia kącika patrona szkoły dokonali ksiądz proboszcz miejscowej parafii Zenon Kicior i burmistrz Stąporkowa Dorota Łukomska. Następnie zaproszeni goście składali na ręce dyrektor szkoły Doroty Sackiewicz gratulacje i życzenia oraz upominki w postaci m.in. książek i maskotek. Pani dyrektor, przed chwilą zakończyła się w szkole piękna uroczystość. Otóż dzisiaj odbyło się nadanie imienia szkole. Ma szkoła patrona pisarza, no popularnego bardzo i znanego kilku już pokoleniom dzieci i młodzieży, Kornela Makuszyńskiego. Proszę powiedzieć, kto wpadł na pomysł, żeby Kornel Makuszyński był patronem tej szkoły? Dlaczego nie inny jakiś pisarz czy inna postać historyczna, tylko właśnie Kornel Makuszyński? No to jest dosyć długa historia. Powołany był zespół spośród rodziców, nauczycieli, przedstawicieli uczniów. Były wysuwane różne kandydatury, między innymi Henryk Sienkiewicz był kandydatem i również papież był kandydatem i jeszcze kilka innych. Natomiast no, w drodze głosowania w zupełnie demokratyczny sposób większością głosów i wśród uczniów, i wśród grona pedagogicznego, jak również rodziców zdecydowali, że jednak patronem zostanie Kornel Makuszyński. Bardzo wiele gości się pojawiło na tej dzisiejszej uroczystości w szkole. Między innymi była pani dyrektor z Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. Tak, tak, oczywiście przyjęła nasze zaproszenie z radością. Powiedziała, że na pewno będzie, także nasza radość jest bardzo duża. Myślę, że na pewno to będzie korzystne dla uczniów. Będziemy mieli jakiś wolniejszy wstęp, może częściej będziemy mogli odwiedzać to centrum w Pacanowie. No myślę, że same korzyści z tej znajomości będą. Byli też nauczyciele, pracownicy oświaty z terenu miasta i gminy, byli nawet z Kielc dyrektorzy szkół, jeden właściwie dyrektor i pani dyrektor z Pacanowa ze szkoły. Ze Świętokrzyskiego Centrum też była przedstawicielka, natomiast chyba nie widziałem czy nie słyszałem o przedstawicielu kuratorium Świętokrzyskiego. Czy państwo że się nie zapraszali? Nie, jak najbardziej. Oczywiście zaproszona była i pani kurator, i pan wicekurator. Do dnia wczorajszego mieliśmy potwierdzoną obecność wicekuratora, natomiast w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy telefon, że ze względu na sesję w Sejmiku Wojewódzkim po prostu pan wicekurator nie może przybyć na uroczystości, ponieważ jest radnym Sejmiku, no i musiał niestety z żalem serca poinformować nas, że nie będzie. Przekazali nam natomiast życzenia z okazji tej uroczystości dla uczniów, dla wszystkich pracowników. Właśnie było sporo życzeń, były listy gratulacyjne, były prezenty, nawet upominki. Proszę zdradzić pani dyrektor, jakież to upominki z tych takich ważniejszych na pani ręce zostały przekazane dla szkoły, dla dzieci, dla młodzieży. Tutaj koło nas jest jeden z nich właśnie, Koziołek Matołek. Dokładnie, jest to prezent od pani dyrektor z Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. Myślę, że to jest prezent taki dla dzieci najbardziej radosny. I drugi prezent, który, że tak powiem, dzieci dostały awansem niejako, jest to prezent od pani burmistrz. Obietnica, że będą mogły wyjechać na wycieczkę do tego Centrum Europejskiego Bajki. Także myślę, że to są takie prezenty najbliższe dzieciom. Natomiast jakie inne prezenty, trudno powiedzieć, bo jeszcze są nierozpakowane. No cóż, czyli wypada pani dyrektor pogratulować bardzo dobrego pomysłu. Ma szkoła wreszcie patrona, bo szkoła z tradycjami. Niebawem będzie piękny jubileusz za 4 lata obchodzony. Jest nim Kornel Makuszyński. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i dziękuję pani dyrektor za rozmowę. Dziękuję również serdecznie za przybycie, no i również za rozmowę. Dziękuję.
uroczystości zakończył program artystyczny, którego scenariusz jego autorzy, nauczyciele tej szkoły, oparli na fragmentach książek Kornela Makuszyńskiego. Od pierwszego materiału zamieszczonego w naszej telewizji na temat zakupu przez pana Mączyńskiego świątyni greckiej i oranżerii egipskiej minęło już ponad pół roku. Dzisiaj ponownie udaliśmy się z kamerą do tego miejsca, żeby zobaczyć, co się od tamtej pory zmieniło. A zmieniło się dużo. Aktualnie trwają prace przy naprawie stropów i wymianie pokrycia dachowego na świątyni greckiej. Dawna sala kinowo-widowiskowa zmienia całkowicie wygląd i przeznaczenie. Docelowo będą tutaj organizowane imprezy rodzinne oraz prezentacje mniejszych form estradowych, takich jak recitale czy kabarety. Odnowione zostało również całe ogrodzenie parku od strony ulicy Zamkowej. Panie Arturze, kiedy rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, wiosną, to właściwie tutaj nic się nie działo. Ten parkan ogradzający ulicę od tego obiektu zabytkowego parku i tych pałacowych budyneczków, no prawie że spadał ludziom na głowy tutaj przechodzącym ulicą. Ten budynek również był w stanie opłakanym. Teraz widać, że no, dużo się tutaj dzieje. No zgadza się, od wiosny, jak tylko zakupiłem tą część tego parku, przystąpiłem od razu do uzgodnień, do rozmowy z konserwatorem i odkupiłem od Urzędu Miasta, w pierwszej kolejności od Urzędu Miasta, pozwolenie włącznie z projektem na wykonanie rekonstrukcji ogrodzenia przy parku. No jak na dzień dzisiejszy widzimy, no poszło to w miarę sprawnie, moim zdaniem. No troszeczkę opóźnienie było z tymi oryginalnymi przęsłami odlewanymi, bo jednak no, technologia naprawy była no, pracochłonna. Nie spodziewałem się, że tyle z tym czasu zejdzie, ale no, już jesteśmy jakby, no, w poniedziałek najprawdopodobniej, jak pozwolą warunki pogodowe, będę chciał to całkowicie zakończyć. Tak? Kiedy przeglądałem fora internetowe, tam spora część mieszkańców miała takie pewne uwagi, choć na pewno nieuzasadnione uwagi, co do tego, co pan tutaj po wykupieniu tej części pałacowej robi. Na przykład, że dlaczegoż to wszedł pan na teren, który nie jest pana własnością, a wspólną z gminą. Dlaczego pan wykupił dokumentację dotyczącą parkanu i zezwolenie i robi pan według dokumentacji urzędu, a nie własnej, że to niektórzy twierdzą jest niezgodne z prawem. Proszę rozwiać te wszystkie wątpliwości i powiedzieć, jak to z tą dokumentacją najpierw na parkan było i czy to wszystko, co pan robi tutaj jest legalne, zgodne z prawem i zgodnie z zaleceniami, z dokumentacją i z zaleceniami wojewódzkiego konserwatora zabytków. No oczywiście, że jest zgodne z prawem, bo nie wyobrażam sobie robienia czegoś tutaj niezgodnego z prawem. Dokumentacja została odkupiona, no nikt nikomu nigdy nie jest w stanie zabronić, jeśli jedna osoba chce sprzedać coś, co posiada. Ja odkupiłem tą dokumentację włącznie z prawami autorskimi po prostu i z pozwoleniem na budowę. Ja później wystąpiłem o przeniesienie pozwolenia na budowę z Urzędu Miasta na mnie. Też z tym nie było żadnego problemu, z przeniesieniem na budowę. Decyzje wszystkie konserwatorskie zostały ustalone. Dodatkowo jeszcze w międzyczasie ustalałem z konserwatorem, to nie zawierał projekt, bo w trzech miejscach w oryginalnym projekcie ogrodzenie miało być podwieszane na wieszakach. Chodziło tutaj o te duże lipy, trzy, które rosły, ale no, jakby przyrost tych lip nie załatwiłby całkowicie tematu, bo po prostu po cała kilka lat z powrotem by te wieszaki się podniosły do góry i jakby na mój wniosek do konserwatora i oględziny tutaj na miejscu uzgodniono, że jednak jest to dobrym rozwiązaniem wycięcie po prostu tych, no ich stan dwóch był dobry, no nie możemy powiedzieć, że był zły. Jedna
ściana była bardzo już spróchniała w środku, no też tak naprawdę zagrażała przy dużym drzewie, że mogłoby się przewrócić. No i wtedy powiedzmy cały ten remont tego ogrodzenia mógłby zostać po prostu, no, się to fiaskiem, bo po prostu by się to wszystko zniszczyło. Tak? Także no, taka była zmiana, a poza tym reszta jest zgodnie z projektem, z ustaleniami. Starałem się odtworzyć jak najwięcej rzeczy oryginalnych. No wiadomo, fundamentu się nie dało uratować, bo fundament był w stanie, jaki był. Zresztą jeszcze trzeba wziąć jedną rzecz pod uwagę. Gdy budowano to ogrodzenie, nie było takiego ruchu, natężenia ruchu. W tej chwili jest to bardzo ruchliwa droga i no to nie, ten fundament nie miał prawa bytu. To musi być fundament wykonany, żelbetowy, zbrojony, żeby te kolejne powiedzmy 100 lat tutaj się z tym tematem nic nie działo. Wszystkie elementy z piaskowca, które były możliwe do odtworzenia, zostały wyczyszczone, ubytki uzupełnione metodą flekowania. Brakujące elementy dorobione, ale też artystycznie, żeby to przypominało oryginał tam na samym końcu, czyli narożny cały element, mur pełny. U góry ma przykrywki nieoryginalne, to zostało wszystko odtworzone, bo tego nie było. No widzimy, że one się kompletnie niczym nie różnią. No o przęsła żeliwne zostały wyczyszczone, uzupełnione mechanicznie poprzez jakieś tam brakujące elementy, dospawanie, dorobienie. Starałem się to też maksymalnie, żeby to były żeliwne elementy, aczkolwiek są częściowo połączone z płaskownikami stalowymi. Później zostało to wszystko wypiaskowane, metodą śrutowania wyczyszczone do całkowicie z zędry do czystego żeliwa. Metodą metalizacji natryskowej zabezpieczone antykorozyjnie i później farbą grafitową. Specjalna farba, która tak zwana zabytkowa, ona ma taką nazwę, bardzo ją się stosuje popularnie przy zabytkach, to jest tak zwany grafit z połyskiem. Zostało to po prostu pomalowane tą farbą, no i jakby kończymy montaż. Zostało nam w tej chwili dwa pola do zamontowania, podejrzewam, że w poniedziałek powinno być to zakończone. Jeśli pozwoli pogoda oczywiście. A teraz przejdźmy do świątyni greckiej, bo to też się sporo dzieje. Kiedy ostatnio rozmawialiśmy, pan troszkę miał obawy co do jakby postępu tamtych robót, ponieważ no, obawiał się pan, że z konserwatorem będzie trudno się porozumieć, prawda, bo to te decyzje, zezwolenia. A dzisiaj pan tu w rozmowie ze mną poza kamerą powiedział, że w przyszłym roku Sylwester odbędzie się już tutaj w nowej, odnowionej, pięknej sali świątyni greckiej, czyli 2012-2013. Czy rzeczywiście tak to będzie, czy to jest możliwe? No, jak na razie idzie to wszystko w dobrym kierunku, żeby ten termin udało się utrzymać. Tak jak mówię, no tutaj też chciałem jakby podkreślić, że obawiałem się, że jednak te konserwatorskie rzeczy to będzie bardzo długo trwało, a tutaj no, na dzień dzisiejszy współpraca moja z kieleckim konserwatorem zabytków jest jakby bardzo, uważam, szybka i są sprawnie podejmowane decyzje. Oczywiście, jeśli są one z mojej strony jakby przyjmowane, że jest to zgodnie z tym, co ten zabytek powinien, jaki powinien być ten zabytek odtwarzany. No i tak jak mówię, z konserwatorem współpraca jest bardzo pozytywna i tutaj z naszymi władzami w Końskich też uważam, że jest bardzo dobrze, bo jest jakby, jak gdzieś jest zgoda konserwatora, to jest w miarę szybko, powiedziałbym, bardzo szybko wydawane pozwolenie, zgoda na prowadzenie praw, czyli jakby tutaj w starostwie pozwolenie na budowę, tak? Pozytywnie, wszystko pozytywnie i jak się coś nie wydarzy skomplikowanego, to jest duża szansa, że jednak ten Sylwester 2012-13 się tutaj w tym obiekcie odbędzie, tak? Część naszych mieszkańców może się już przygotowywać do balu sylwestrowego w świątyni greckiej. Niewielka część, bo tam na ile osób pan przewiduje tę salę? No, ja to przewiduję, to jest maksymalnie w założeniach jest to 150 osób, aczkolwiek ona tak będzie dwufunkcyjna. Także no, jak jeśli będzie coś, to do 200 osób będzie w stanie ta sala obsłużyć. Oprócz tego, że robi pan parkan, remontuje pan świątynię grecką, widzę, że jeszcze tutaj zajął się pan drzewami w parku też. Coś tu się dzieje. Widzę, że podcinają gałęzie tutaj pracownicy. Tak jest. No zgodnie z projektem wykonanym przez panią Ewę Cieślińską, uprawnioną do projektowania takich rzeczy, czyli do stworzenia projektu cięć, wszystkich niezbędnych cięć w parku, przystąpiłem już do wykonania, bo jakby dostaliśmy też zgodę konserwatora po przeanalizowaniu projektu i decyzja pozytywna na przeprowadzenie tych wszystkich cięć zgodnie z tym projektem. No przystąpiłem do, teraz jesienią, bo uważam, że to jest najlepsza pora, bo jeszcze mamy liście, widzimy, które są pędy suche, które nie, bo później jest problem i będzie w zimie je zidentyfikować. I no w tej chwili wszystkie maksymalnie zbędne rzeczy, czyli zbędne chore, konary lub gałęzie zagrażające obiektom są usuwane i
No my podejrzewam, że jeszcze około tygodnia te prace potrwają i będzie posprzątane i praktycznie. No na wiosnę, jak już to wszystko ruszy od nowa zieleń, to będzie ładnie, czysto i estetycznie, tak? Dziękuję za rozmowę. Mamy nadzieję, że termin oddania do użytku świątyni greckiej zostanie dotrzymany.